No, drugi wtorkowy mecz Pucharu Polski obył się bez sensacji czy niespodzianki, jak chociażby w Grudziądzu, o której mówiłem w poprzednim filmie na tym kanale. Bo Raków Częstochowa zwyciężył z pierwszoligową Arką Gdynia na wyjeździe 2-0. W spotkaniu, które przecież spokojnie mogłoby być finałem tych rozgrywek, jak przynajmniej przed rokiem. Mecz z grubsza był wyrównany, natomiast częstochowianie zwyciężyli to spotkanie przede wszystkim swoim wyrachowaniem. No i umówmy się, że RKS jako zespół bardziej doświadczony no potrafi takie mecze po prostu wygrywać. Obiema bramkami dla RKS-u popisali się dwaj napastnicy. Pierwsze trafienie było Sebastiana Musiolika z główki po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. I w sumie Sebastian w tej sytuacji był praktycznie niekryty. Drugie trafienie to gol Władysława Gutkowskisa, który wyszedł sam na sam z bramkarzem po wcześniejszym malutkim błędzie Bunozy. I nie były to oczywiście fajerwerki piłkarskie po stronie częstochowian. Buraków po prostu wykonał dziś swoje zadanie, o czym przekonaliśmy się już w poprzednich rundach w wykonaniu tego zespołu. Bo chociażby w Kaliszu naprawdę spokojnie sobie wygrali, czy ostatnio z Brookbetem na wyjeździe, tamto spotkanie było w ogóle kompletnie bez emocji. Z takich ciekawszych rzeczy, jakichś takich drobnostek, to uważam, że fajnie było z powrotem zobaczyć Andrzeja Niewulisa, który no ostatnio nieco rzadziej bywał w składzie, a praktycznie całkowicie go nie było. A sam jego występ był naprawdę solidny. Przy okazji uważam, że ogólnie cała defensywa zagrała całkiem solidnie. Jeśli chodzi o samego Trelowskiego w bramce, jego występ oceniam na plus, mimo że pierwszej odsłonie, w sumie na samym początku tego spotkania, miał pewne problemy z wyprowadzaniem piłki z bramki. No i nie wiem, no, mam pewien żal do Rakowa Częstochowa, może pewien na siłę, nawet na pewno na siłę. No, że ten gol na 2-0 padł tak szybko, bo te ostatnie 30 minut meczu było kompletnie pozbawionych emocji. Bo tak jak mówiłem, częstochowianie to jest naprawdę solidny zespół i z nimi przegrać nie jest wcale wstydem, o czym przekonują się nagminnie zespoły z Ekstraklasy. A za Arką Gdynia, nie będę ukrywał, dość mocno stęskniłem się na tym kanale. Bo ostatnio Areczka była tutaj widziana przy okazji meczu z Rakowem Częstochowa w finale Pucharu Polski w poprzednim sezonie. Do tamtego okresu w pewnym sensie czuję z jakiegoś powodu pewien sentyment, no dlatego może lubię omawiać mecze MZKS-u. Dodatkowo, że zespół z Gdyni w ostatnim meczu no rozbroił wręcz, tak lekko mówiąc, zespół z Łodzi w postaci Widzewa aż 5-2. I było widać tą dobrą prezencję nawet dziś, bo Arkowcy wielokrotnie zagrażali dzisiaj gościom pod bramką. Sporo akcji, fragmentami wysoki pressing, całkiem odważna gra, sporo szans Czubaka czy Stępnia. No ale tak jak mówiłem, przegrać z Rakowem to nie jest wstyd. Szczególnie, że jest to zespół, który naprawdę kozacko prezentuje się w tym sezonie na wyjazdach. I realnie umówmy się, walczy o mistrza. Także dziękuję Ci, Jareczko, że mogłem Cię zobaczyć ponownie na tym kanale. Z tego miejsca chciałbym Cię pozdrowić i życzyć powrotu tam, gdzie Twoje miejsce. Arka Raków 0-2, częstochowianie awansowali do następnej fazy tych rozgrywek. I ja Was zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrybentów. Zapraszam również na Facebooka Tradej, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną. Udostępniam posty, dodaję zdjęcie i ogólnie tam jest fajnie. I zapraszam Was do posiadania dobrego humoru, no. I widzimy się jeszcze jutro, lub dziś, jeśli dodaję ten film po północy. Raczej na pewno dodam go po północy, bo jest która? No jak to nagrywam, to jest 22:50, no. Krzesło mi skrzypi, no. Cały czas mi skrzypi. No. Dzięki za uwagę, nie przedłużam już. Cześć.